To straszny śpioch. Czasami proszę go o wodę o 2, 3 rano, a on nic. O mój Boże, Max, to było gorsze niż wtedy, kiedy nakryłam moich rodziców. Oni przynajmniej mieli na tyle przyzwoitości, żeby przykryć się resztkami jedzenia. Ja tego więcej nie chcę oglądać, nie, ale nie chcę. Jak to możliwe? Przecież przed chwilą skakali sobie do gardeł. Najwyraźniej postanowili zejść niżej. Kochanie, ale w ogóle jak my się mamy w tej sytuacji zachować? Co my mamy powiedzieć, jak na przykład ich spotkamy? Kochanie, najlepiej zachować zimną krew i w ogóle nic nie mówić. Dobra, a co ja mam zrobić? Jestem boski, jestem boski, jestem boski. Chyba na głowie włoski, jestem boski. Jestem, uła! Jestem boski i nie będę dzisiaj spał. Bo jestem zbyt boski. Boski. Jestem boski. Kądziu, wiem, że jest ci smutno z powodu twojej rezygnacji. Chociaż widząc uśmiech na twoim bananie, wnioskuję, że jednak zostajesz. Tak! Przepraszam, co to jest? Miód? Czekolada? Śmietana? Z czym to będziesz jadł? Mam coś na górze. Rzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem skalski dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze wie, kto mu rządzi, kto nie. Ona sposób zna, jak rozbawić bliskich. Kochanie, przyniosłam ci herbaty z cukrem, bo gdybyś chciał miodu, to musiałbyś go zeskrobać z Karoliny. Co się dzieje? Telewizja odrzuciła projekt mojego serialu tanecznego. Wynająłem teatr muzyczny. Wydałem na to kupę pieniędzy, których nie możemy nawet odzyskać. Pójdziemy z torbami. Nie. Dzień dobry. Prawie jak się nie wyglądasz. O mój Boże, Karolina, w jakim jesteś świetnym humorze. Co też w ciebie wstąpiło? Dzień dobry. Myślałem, że złożyłaś rezygnację. Czy kobieta nie może zmienić zdania? Może, może. Byłoby też dobrze, gdyby od czasu do czasu zmieniła ubranie. Albo mi się wydaje, kochanie, albo wczoraj byłaś w tym samym. Tak, wiesz, jak mi się coś podoba, to kupuję 2 pary i noszę dzień po dniu. Nie zauważyłaś? Nie. Przyzwyczaj się. Od teraz będzie się to zdarzało coraz częściej. A, Max, mam świetną wiadomość. Ktoś chce podnająć od nas teatr. O. No to świetnie, to znaczy, że odzyskamy pieniądze? Tak. A co, ktoś wystawia tam sztukę? Lucjan Kutyś. Po moim trupie! Kochanie! Nie dostanie mojego teatru. Wolę stracić cały majątek. Skarbie, ale przestań wreszcie przejmować się Kutysiem. Jego sukcesami, jego nagrodami, jego prosperity. A, kochanie, mam nadzieję, że masz jakąś dobrą puentę. Tak, ty jesteś o wiele przystojniejszy. O. Nie, ale niech zapomni o tym teatrze, absolutnie. Karolina? Zadzwoń do gazet, powiedz, że Maksymilian Skalski szykuje nowy hit. Aha, umieśćcie też jego zdjęcie i moje zdjęcie. Niech zobaczą, kto jest przystojniejszy. Oglądaliście wczoraj Alfabet zbrodni? Tak jakoś wcześniej poszłam spać. Nie. Szkoda. Nie, tak tylko chciałam wiedzieć. Czy kamerdyner to zrobił? Słuchajcie, ja nie rozumiem. Przecież słonie są takie grube. To po czym poznać, że ona jest w ciąży? Po tym, no, po tym. Otworzę.
Na Konrad? On już nie otwiera drzwi? Kochanie, robił to całymi latami. Mam nadzieję, że teraz robi to, czego całymi latami nie robił. O, hej. Hej! Ależ piękna szkatuła. Dziękuję ci, kochanie. Czesław mówi, że mam biust 60-latki. To jest szkatuła babci i jej pamiątki. Postanowiła to rozdać prawnukom. Ale piękne. Wow, ależ cudowne skarby. Jakie stare zdjęcie. Babciu, to dziadek? Tak. A to? A już nie wiem. To twoja? Tak, to moja pierwsza sukieneczka. Tam jest też suknia twojej matki. Oj! A tutaj co? O rany, stare listy. Nie, a to listy miłosne, które kiedyś pisałam. Do dziadka? Tak. Drogi Rysiu! Zaraz, przecież ojciec miał na imię Władysław. Uwierzycie, że Rysiu jest zdrobnieniem od Władysława? Nie. No to wpadłam. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam, ale nim wyszłam za twojego ojca, byłam zakochana w kimś innym. Pokaż mi swoją szkatułę, a powiem ci, kim jesteś. Płynęłam statkiem, tam go spotkałam. Byłam zaręczona swoim dziadkiem, ale jak zobaczyłam Rysia, był taki przystojny w tym mundurze. Był oficerem? Nie, kelnerem. I gdy nasze oczy się spotkały, Powiedz, babciu, ale czy zaszło coś między tobą a Rysiem? Ale skąd? Przecież byłam zaręczona z twoim dziadkiem. Rozłączyli nas, kiedy statek przybił do brzegu. Miałam wyjść za twojego dziadka, ale powiedziałam mu, że nie mogę, bo nie jestem pewna swoich uczuć. Przez 5 lat szukałam Rysia. Pisałam codziennie do niego list. No i skąd wiedziałaś, gdzie je wysłać? A jak myślisz? Dlaczego ciągle je mam? A Palonia, ty nie trzymaj nas dłużej w napięciu. Ty powiedz, za kogoś ty wyszła, no? Za Ryśka czy za dziadka Frani? Kochanie, czy wiesz już, co zrobić z teatrem? Tak, kochanie, wiem. Szukam sztuki, żeby wystawić wielki, kasowy hit, ale najwyraźniej zrobi pieniądze na makulaturze. A, skarbie, ja mam dla ciebie hit. Musical. Mam nadzieję, że to nie ta nudna ramota o smutnym życiu kamerdynera, która dziwnym trafem ląduje tutaj codziennie na moim biurku. Aha, czyli rozumiem, że nie chcesz przeczytać listów Apolonii. Nie. Nie szkodzi, ja sama ci przeczytam. Kochanie, przepraszam cię z całym szacunkiem, ale od lat zajmuję się show biznesem. I wiem, co nadaje się na film, a co nadaje się do teatru. I z całą pewnością też wiem, że listy Apolonii nie nadają się do niczego. Ale... Halo. Tak, tutaj biuro wszechwiedzącego producenta Maxa Skalskiego. O mój Boże, kochanie, to sekretarka Kutysia. To powiedz, że dla mnie pracujesz. Jasne, skarbie. Robiłam to przez ostatnie 4 lata. Halo, tak. Tutaj sekretarka Maxa Skalskiego. W czym mogę usłużnie i elegancko pomóc? On pyta, dlaczego nie chcesz mu wynająć tego teatru? Powiedz, że mnie nie ma i że wystosuję do niego oficjalne pismo. Max mówi, że go nie ma. I że wystosuje oficjalne pismo. Aha. Dobra, zapiszę adres. Aha. Konstancin. O, Konstancin. Cała willa? Oni mają całą willę w Konstancinie. Dobra, nie interesuje cię. Willowa
16. Dziękuję, do widzenia. Przyszedł kurier, żeby odebrać odrzucone przez pana scenariusze. Te wszystkie. Czy mój kajak kamerdyner również? W szczególności. A co to jest? A dlaczego nie ma oliwy? Ja chciałem z oliwą. Oliwa, proszę pana, skończyła się. Hej. Cześć, nie wiesz, czy tata to widział? Co? Lucjan Klemens Kutyś chce wystawić musical. O mój Boże, poczekaj, kochanie. Max zawsze się tak denerwuje, kiedy Lucjan Klemens Kutyś wystawia musical w oparciu o listy miłosne młodej sanitariuszki Apolonii Lipiec. Ale skąd Kutyś ma listy twojej babci? Nie mam pojęcia. O mój Boże. O mój Boże, musiałam napisać adres na kopercie z listami. Kochanie, twój ojciec nie może się o tym dowiedzieć, bo ktoś mógłby mieć tutaj nieprzyjemności. Karolina! Całe szczęście. Gdzie jest prania? Stop! Jakim cudem Kutyś dostał listy Apolonii? Ja nie wiem jak, ja nie wiem dlaczego, ale wiem, że to jest twoja sprawka. Kochanie, absolutnie nie. Nie mam z tym nic wspólnego. Jak mogłaś mi to zrobić? Jak ona mogła mi to zrobić? Jesteśmy przecież rodziną. Kochanie, przepraszam cię bardzo, Max, ale o ile pamiętam, chciałam dać ci te listy, ale twoja odpowiedź brzmiała nie, nie, nie. Od kiedy ty nie traktujesz jako odpowiedź, małżeństwo ci rozmiękczyło? Max, błagam cię, skarbie, spójrz tylko, nie ma się czym denerwować. Zobacz, w gazecie jest wyraźnie napisane, Lucjan Klemens Kutyś negocjuje. Negocjuje. To ty jesteś jej ukochanym wnukiem. Dlaczego miałaby to dać jemu, a nie tobie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Oh, już czuć wiosnę w powietrzu. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że Apolonia przekazała Kutysiowi prawa do swoich listów? I co ty na to? Co? Dlaczego te drzwi są zamknięte? Jest taki piękny dzień. Jaki cudowny wietrzyk. Dzień dobry, ptaszku. Jaki jesteś śliczny. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jutrzenki blask, duszkiem pić. Obiecał mi poradek szczęście dziś i szczęście dziś musi przyjść. I zmąci mej radości żaden cień. Wschodzące słońce śmieje się. Cudy... Kochanie, przyniosłam ci lody. Wiesz co, kochanie, wolałbym w polewie czekoladowej. Każdy by wołał. Wiesz co, przemyślałem to wszystko. No. I stwierdziłem, że umowa między Apolonią a Kutysiem nie jest prawomocna. Umówmy się, powiedzmy sobie to szczerze, że Apolonia nie jest przy całkiem zdrowych zmysłach. No ale jak ty uważasz, że moja babcia jest walnięta? Mhm. Co u licha robi moja matka w Paryżu, pozując do zdjęcia przy grobie Jima Morrisona? Zobacz, Kutyś podlizuje się babci, żeby otrzymać prawa do listów. No, i podlizuje się niewłaściwej osobie. Już dawno ją ubezwłasnowolniłam. Czyli to oznacza, że możesz przewidzieć te prawa na nas? Jasne. W takim razie, jak się do tego zabierzemy? To naprawdę nie było konieczne, ale lepiej zapłaćmy, bo za 2 godziny mamy samolot do Madrytu. Jacques! Jacques! Comme ci, comme ça! S'il vous plaît! Jacques! Merci. Piekarzowi dałam słowo,
Przyszedł kelner, skradł mi serce. Kiedyś spokój duszy miałam, teraz miotam się w rozterce. Może stłumione wielkie fale zmienione, jak stałe siły ducha, a ona serca słucha ruchu. Może stłumione wielkie fale zmienione, jak stałe siły ducha, a ona serca słucha. Zakochałam się w kelnerze, w jego francuskiej manierze. Delikatny jest i czuły, jego sztuka robi buły. Jak wyjdę za kelnera, co mój ojciec powie? Kupona ci rozbiera, cały świat się dowie. Wokół morze złożone, wielkie fale spienione, wiatr cały siły dmucha, a ona serca słucha. Wokół morze złożone, wielkie fale spienione, wiatr cały siły dmucha. Piekarzowi dała słowo, przyszedł kelner, skradł mi serce. Kiedyś spokój już miała, teraz miotam się w rozterce. Musical Skalskiego przebojem dekady. Bilety wyprzedane z góry na cały sezon. Te melodie będą nucić wszyscy. Mm-hmm. Wyprzedaż kurtek zamszowych do 70%. Biorę. Wspaniała historia. Zrezygnowała z takiego przystojnego kelnera. Głupia jakaś, czy co? Jestem zmęczony. Położę się dziś wcześniej. W każdym razie, moje gratulacje, proszę pana. Dzięki, dziękuję. Hej, hej, Konrad. No, późno się zrobiło. Też już pójdę. Jutro mam tyle spotkań na głowie. Do widzenia. Do widzenia, dobrej nocy. Poszła? Poszła. Wiesz co, kochanie. No. Po tylu latach w końcu udało mi się pokonać Kutysia. To prawda. Wiesz, co jest najdziwniejsze? No. Że wcale nie cieszę się tak, jakby się tego spodziewał. No. Mm. Dlatego wyślę mu to. Ale przyznaj, skarbie, że listy Apolonii to świetny materiał na film. Wiem i dlatego jutro mój prawnik zgłosi się do Teresy, a żeby pogadać w sprawie przekazania praw. Bardzo dobrze. Nie mogę dopuścić, żeby taka okazja wymsknęła mi się z rąk. No ja myślę. Właśnie musical, który napisał Konrad, jest genialny. Nie zauważyłem. No to zobacz. Sprzątam, zamiatam, gotuję. W domu porządku pilnuję. W pocie czoła wciąż haruję. Kubki szklanki poleruję. Bogaczowi czyszczę buty i z siunet padam bez uty. Parę groszy, oprę mnie nawet nie prosi. O urlop dla siebie. Ale jestem w niebie. Jego pensja, parę groszy, oprę mnie nawet nie prosi. Lecz tak jest w niebie. Bo w końcu
to straszny śpioch. Czasami proszę go o wodę o 2-3 rano, a on nic. O mój Boże, Max, to było gorsze niż wtedy, kiedy nakryłam moich rodziców. Oni przynajmniej mieli na tyle przyzwoitości, żeby przykryć się resztkami jedzenia. Ja tego więcej nie chcę oglądać, nie, ale nie chcę. Jak to możliwe? Przecież przed chwilą skakali sobie do gardeł. Najwyraźniej postanowili zejść niżej. Kochanie, ale w ogóle jak my się mamy w tej sytuacji zachować? Co my mamy powiedzieć, jak na przykład ich spotkamy? Kochanie, najlepiej zachować zimną krew i w ogóle nic nie mówić. Dobra, a co ja mam zrobić? Jestem boski, jestem boski, jestem boski. Chyba na głowie włoski, jestem boski. Jestem, uła! Już jestem boski i nie będę dzisiaj spał. Bo jestem zbyt boski. Jestem boski. Kądziu, wiem, że jest ci smutno z powodu twojej rezygnacji. Chociaż widząc uśmiech na twoim bananie, wnioskuję, że jednak zostajesz. Tak! Przepraszam. Co tu jest? Miód? Czekolada? Śmietana? Czy tu to będziesz jadł? Mam coś na górze. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Kochanie, przyniosłam ci herbaty z cukrem, bo gdybyś chciał miodu, to musiałbyś go zeskrobać z Karoliny. Co się dzieje? Telewizja odrzuciła projekt mojego serialu tanecznego. Wynająłem teatr muzyczny. Wydałem na to kupę pieniędzy, których nie możemy nawet odzyskać. Pójdziemy z torbami. Nie. Dzień dobry. Prawie jak się nie wyglądasz. O mój Boże, Karolina, w jakim jesteś świetnym humorze. Co też w ciebie wstąpiło? Dzień dobry. Myślałem, że złożyłaś rezygnację. Czy kobieta nie może zmienić zdania? Może. Byłoby też dobrze, gdyby od czasu do czasu zmieniła ubranie, albo mi się... Wiesz co, kochanie, wolałbym w polewie czekoladowej. O, każdy by wolał. Wiesz co, przemyślałem to wszystko. No. I stwierdziłem, że umowa między Apolonią a Kutysiem nie jest prawomocna. Umówmy się, powiedzmy sobie to szczerze, że Apolonia nie jest przy całkiem zdrowych zmysłach. No ale jak ty uważasz, że moja babcia jest walnięta? Mhm. Co u licha robi moja matka w Paryżu, pozując do zdjęcia przy grobie Jima Morrisona? Zobacz, Kutyś podlizuje się babci, żeby otrzymać prawa do listów. No, i podlizuje się niewłaściwej osobie. Już dawno ją ubezwłasnowolniłam. Czyli to oznacza, że możesz przewidzieć te prawa na nas? Jasne. W takim razie, jak się do tego zabierzemy? To naprawdę nie było konieczne, ale lepiej zapłaćmy, bo za 2 godziny mamy samolot do Madrytu. Jacques! Comme si, comme ça! S'il vous plaît! Jacques! Merci. Piekarzowi dałam słowo. Przyszedł kelner, skradł mi serce. Kiedyś spokój duszy miałam, teraz miotam się w rozterce.
morze zmurzone, wielkie fale spienione. Wiatr całej siły dmucha, a ona serca słucha. Wokół morze zmurzone, wielkie fale spienione. Wiatr całej siły dmucha. Piekarzowi dała słowo. Przyszedł kelner, zgarnął jej serce. Kiedyś spokój już miała, teraz miotam się w rozterce. Musical Skarskiego przebojem dekady. Bilety wyprzedane z góry na cały sezon. Te melodie będą nucić wszyscy. Mm-hmm. Wyprzedaż kurtek zamszowych do 70%. Biorę. Wspaniała historia. Zrezygnowała z takiego przystojnego kelnera. Głupia jakaś, czy co? Byłam zaręczona swoim dziadkiem, ale jak zobaczyłam Rysia, był taki przystojny w tym mundurze. Był oficerem? Nie, kelnerem. I gdy nasze oczy się spotkały, Powiedz, babciu, ale czy zaszło coś między tobą a Rysiem? Ale skąd? Przecież byłam zaręczona z twoim dziadkiem. Rozłączyli nas, kiedy statek przybił do brzegu. Miałam wyjść za twojego dziadka, ale powiedziałam mu, że nie mogę, bo nie jestem pewna swoich uczuć. Przez 5 lat szukałam Rysia. Pisałam codziennie do niego list. No i skąd wiedziałaś, gdzie je wysłać? A jak myślisz? Dlaczego ciągle je mam? Apolonia, ty nie trzymaj nas dłużej w napięciu. Ty powiedz, za kogoś ty wyszła, no? Za Ryśka czy za dziadka Frani? Kochanie, czy wiesz już, co zrobić z teatrem? Tak, kochanie, wiem. Szukam sztuki, żeby wystawić wielki, kasowy hit, ale najwyraźniej zrobi pieniądze na makulaturze. A, skarbie, ja mam dla ciebie hit. Musical. Mam nadzieję, że to nie ta nudna ramota o smutnym życiu kamerdynera, która dziwnym trafem ląduje tutaj codziennie na moim biurku. Aha, czyli rozumiem, że nie chcesz przeczytać listów Apolonii. Nie. Nie szkodzi, ja sama ci przeczytam. Kochanie, przepraszam cię z całym szacunkiem, ale od lat zajmuję się show biznesem. I wiem, co nadaje się na film, a co nadaje się do teatru. I z całą pewnością też wiem, że listy Apolonii nie nadają się do niczego. Ale... Halo. Tak, tutaj biuro wszechwiedzącego producenta Maxa Skalskiego. O mój Boże, kochanie, to sekretarka Kutysia. To powiedz, że dla mnie pracujesz. Jasne, skarbie. Robiłam to przez ostatnie 4 lata. Halo, tak. Tutaj sekretarka Maxa Skalskiego. W czym mogę usłużnie i elegancko pomóc? On pyta, dlaczego nie chcesz mu wynająć tego teatru? Powiedz, że mnie nie ma i że wystosuję do niego oficjalne pismo. Max mówi, że go nie ma i że wystosuje oficjalne pismo. Dobra, zapiszę adres. Konstancin. O, Konstancin. Cała willa? Oni mają całą willę w Konstancinie. Dobra, nie interesuje cię. Willowa 16. Dziękuję, do widzenia. Przyszedł kurier, żeby odebrać. Wydaje, kochanie, albo wczoraj byłaś w tym samym. Tak, wiesz, jak mi się coś podoba, to kupuję 2 pary i noszę dzień po dniu. Nie zauważyłaś? Nie. Przyzwyczaj się. Od teraz będzie się to zdarzało coraz częściej. A, Max, mam świetną wiadomość. Ktoś chce podnająć od nas teatr. O. No to świetnie. To znaczy, że odzyskamy pieniądze? Tak. A co, ktoś wystawia tam sztukę? Lucjan Kutyś.
po moim trupie! Kochanie! Nie dostanie mojego teatru. Wolę stracić cały majątek. Skarbie, ale przestań wreszcie przejmować się Kutysiem. Jego sukcesami, jego nagrodami, jego prosperity. No, kochanie, mam nadzieję, że masz jakąś dobrą puentę. Tak, ty jesteś o wiele przystojniejszy. O! Nie, ale niech zapomni o tym teatrze, absolutnie. Karolina? Zadzwoń do gazet, powiedz, że Maksymilian Skalski szykuje nowy hit. Aha, umieśćcie też jego zdjęcie i moje zdjęcie. Niech zobaczą, kto jest przystojniejszy. Oglądaliście wczoraj Alfabet zbrodni? Tak jakoś wcześniej poszłam spać. Nie. Szkoda. Nie, tak tylko chciałam wiedzieć. Czy kamerdyner to zrobił? Słuchajcie, ja nie rozumiem. Przecież słonie są takie grube. To po czym poznać, że ona jest w ciąży? Po tym, no po tym. Otworzę. Na Konrad? On już nie otwiera drzwi? Kochanie, robił to całymi latami. Mam nadzieję, że teraz robi to, czego całymi latami nie robił. O, hej. Ależ piękna szkatuła. Dziękuję ci, kochanie. Czesław mówi, że mam biust 60-latki. To jest szkatuła babci. Jej pamiątki postanowiła to rozdać prawnukom. Ale piękna. Wow, ależ cudowne skarby. Jakie stare zdjęcie. Babciu, to dziadek? Tak. A to? Śliwa. To twoja? Tak, to moja pierwsza sukieneczka. Tam jest też suknia twojej matki. Oj! A tutaj co? O rany, stare listy. A to listy miłosne, które kiedyś pisałam. Do dziadka? Tak. Drogi Rysiu! Zaraz, chociaż ojciec miał na imię Władysław. Uwierzycie, że... Rysiu jest zdrobnieniem od Władysława? Nie. No to wpadłem. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam, ale nim wyszłam za twojego ojca, byłam zakochana w kimś innym. Szkatułę, a powiem ci, kim jesteś. Płynęłam statkiem, tam go spotkałam. Dać odrzucone przez pana scenariusze. Te wszystkie. Czy mój jak kamerdyner również? W szczególności. A co to jest? Dlaczego nie ma oliwy? Ja chciałem z oliwą. Oliwa, proszę pana, skończyła się. Hej. Cześć, nie wiesz, czy tata to widział? Co? Lucjan Klemens Kutyś chce wystawić musical. O mój Boże, poczekaj, kochanie. Max zawsze się tak denerwuje, kiedy Lucjan Klemens Kutyś wystawia musical w oparciu o listy miłosne młodej sanitariuszki Apolonii Lipiec. Ale skąd Kutyś ma listy twojej babci? Nie mam pojęcia. O mój Boże. O mój Boże, musiałam napisać adres na kopercie z listami. Kochanie, twój ojciec nie może się o tym dowiedzieć, bo ktoś mógłby mieć tutaj nieprzyjemności. Karolina! Całe szczęście. Gdzie jest prania? Stop! Jakim cudem Kutyś dostał listy Apolonii? Ja nie wiem jak, ja nie wiem dlaczego, ale wiem, że to jest twoja sprawka. Kochanie, absolutnie nie. Nie mam z tym nic wspólnego. Jak mogłaś mi to zrobić? Jak ona mogła mi to zrobić? Jesteśmy przecież rodziną. Kochanie, przepraszam cię bardzo, Max, ale o ile pamiętam, chciałam dać ci te listy, ale twoja odpowiedź brzmiała nie. Od kiedy ty nie traktujesz jako odpowiedź, małżeństwo ci rozmiękczyło? Max, błagam cię, skarbie, spójrz tylko, nie ma się czym denerwować. Zobacz, w gazecie jest wyraźnie napisane, Lucjan Klemens Kutyś negocjuje. Negocjuje. To ty jesteś jej ukochanym wnukiem. Dlaczego miałaby to dać jemu, a nie tobie?
Dzień dobry. O, już czuć wiosnę w powietrzu. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że Apolonia przekazała Kutysiowi prawa do swoich listów? I co ty na to? Co? Dlaczego te drzwi są zamknięte? Jest taki piękny dzień. Cudowny wietrzyk. Dzień dobry, ptaszku. Jaki jesteś śliczny. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jutrzenki blask, duszkiem pić. Obiecał mi poradek szczęście dziś. I szczęście dziś musi przyjść. Nie zmąci mej radości żaden cień. Wschodzące słońce śmieje się. Cudowne.